Poczekajcie chwilkę, słuchamy odpowiedzi. Im wcześniej ten blok będzie pracował, tym prąd będzie tańszy. I dzisiaj pan przeszkadza. Będzie... Nie wiem, czy pan wie, to jest faza uruchomienia bloku. Na dzień dzisiejszy będą przeprowadzane w najbliższym czasie próby i wprowadzam go w system energetyczny Polski. Pod sam koniec pan, robiąc sobie PR i szczując ludzi między sobą, wskazuje niesłusznie drożyznę, która może funkcjonować w Europie i w Polsce. Bo przypomnę tylko tyle, że jeżeli chodzi o dostęp do energii elektrycznej, na dzień dzisiejszy stanowimy stabilność energetyki europejskiej. Mamy najtańszą energię ze względu na to, że opieramy się na swoich zasobach, a nie na zasobach, które są dostarczone z obcego kapitału. Rozumie to pan? Rozumiem. Więc proszę nie szczuć. My jako pracownicy razy 10 miejsca pracy do Okulne chcemy pracować w tym mieście i chcemy stanowić krajową energetykę i stabilność krajowej energetyki bez dostępu obcego kapitału. I to nam właśnie ten blok gwarantuje i stabilność energetyki w Jaworznie gwarantują nam nasze jednostki wytwórcze. I to jest najważniejsze. To jest alternatywy najważniejsze. Pan nie ma na dzień Ale dzisiejszy. Ale żeby była jasność, mówimy o tym samym, tak? I my kibicujemy, piszemy, prosimy, żeby to nie jest kibicowanie. Żeby ten blok był otwarty. Natomiast dzisiaj ceny energii są wyjątkowo drogie, między innymi dlatego, że ten blok... Absolutnie nie! Absolutnie nie! Prosiłbym nie kłamać! Prosiłbym nie kłamać! Propagandę! Proszę sobie wejść na stronę PSE i zobaczyć, ile my eksportujemy jako Polska do ościennych krajów energii. Dziennie eksportujemy bardzo dużo energii. A wie pan dlaczego? Bo w krajowym systemie energetycznym, w europejskim systemie energetycznym, w pierwszej kolejności jest zielona energia i źródła wiatrowe. W ostatnim miejscu jest właśnie stabilizacja energetyki oparta na krajowych zasobach, czyli na paliwach kopalnych. I my dzisiaj ratujemy energetykę europejską. I nie mam prawa mówić, bo decyzje unijne właśnie i regulacje unijne powodują to, że jesteśmy na końcu dopiero brani pod uwagę, gdzie powinniśmy być podstawą dla szpitali, dla jednostek funkcjonujących w naszych miastach. I to nie ma nic wspólnego z drożyzną. Drożyzna jest związana z brakiem surowców i z brakiem wiatru i z brakiem światła. A dlaczego? Bo opieramy się na OZE niesłusznie. I niestety czkawką się odbija w całej Europie. Nie pozwolimy na niszczenie naszej energetyki.